Czy przyjęłabyś ewentualnie propozycję prowadzenia programu modowego? Wiesz co, myślę, że mam na tyle duże doświadczenie, że 16 lat pracy w modelingu na pewno sprawi, że jestem osobą kompetentną, jeżeli chodzi o stylistykę, o ubieranie się. Natomiast nie jest to moja pasja jakaś największa. Mam jeszcze wiele innych fajnych aspektów w moim życiu, więc nie wiem. Film pod tytułem Love. Czy ty kochasz ubrania? Lubię ubrania. Najbardziej chyba te do jazdy konnej. Więc zdecydowanie jak mam do wyboru torebkę, szanelkę i nowe bryczesy, wybieram bryczesy. No i właśnie chciałem ciebie zapytać, ile byłabyś w stanie wydać za najdroższe ubrania, ale chyba takie ubrania konne też sporo kosztują. Też, ale na pewno nie są takie drogie jak ubrania od projektantów, jak torebki. Generalnie nie wiem, nigdy się na tym nie zastanawiałam tak naprawdę, ile byłabym w stanie wydać. To wszystko zależy od mojego stanu, od stanu mojego portfela na dany moment. Jazda konna, czym jest dla ciebie? No od 18 lat jest sposobem na życie, stylem życia, moją największą pasją. Poza tym jest moim treningiem codziennym, bo trenuję 6-7 razy w tygodniu, więc praktycznie codziennie. Więc no jest to moje, to jest jedna z największych części mojego życia. Poza dziećmi, rodziną, to konie są na drugim miejscu.